pierwszy komiks natrafiony w Zwickau jesteśmy i mamy tutaj trumny, cmentarz aut. Jedyne te dwa auta są jeszcze ludzkie, ale poza nimi to widzicie sami, co tu się znajduje. Akurat tak wypadło, że tym razem jeden z moich klientów posługuje Volkswagena Caddy. 2001, 2002, 2003 rok w SDI. No to takie auto niestety, ale muszę szukać na takich komisach. Były tu trzy, ale w opłakanym stanie. Zwickau. I dotarliśmy do miejsca docelowego, gdzie mamy do oglądnięcia. Prawdopodobnie klient kupi Daihatsu Kora, wyszukany z internetu w stanie perfekcyjnym. Takie auto szuka i takie chce. Z tego co widzę, na pierwszy rzut oka to pewnie będzie zakupione, bo to ma 100 tysięcy przyjechane. Nie jest tanie. Jest drogie. Tylko nie wiem, dlaczego cena jest podwyższona na 3000 euro. Miało być 2700. Mamy Audika, a czwórkę B8. Pewno jest. O, cena jest 9000 za niego, ale ma 116 tylko przejechane. Jest naprawdę ładne. Tu jeszcze ciekawego jest takiego, co mogę. Wszystkie auta są tu na pewno. Są tane 9390. To jest drogie. Zafira. O. O Zafirę miałem pytanko. Tylko miała być w benzynie. No i jest w benzynie. Do 30 tysięcy. Jeden z moich klientów szukał. Tutaj mamy 130 tysięcy przejechane, 2012 rok. 1.4 benzyna na turbo, 140 koni. Czyli już coś jest. Nie pamiętam, czy były wymagania, jakiś kolor specjalny. Ale tu widzę, że to jest naprawdę fajne. Jest kompletnie zniszczona. BM-ki. O ho 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 ho. 2007 rok, 7500 euro. Dziękuję bardzo. Seat Leon TSI. O, mamy zamarzniętą szybkę, ale cena się wyłoniła, 6300. Dziękujemy bardzo. A więc tak, ta Zafira jest ciekawa. Tu dziękujemy za tą bramkę 5200. Kuga 8200. Pierwsza ręka, 85 tysięcy przejechane. Który rok? 2008. Przebieg kosmiczny. Nie ma ksenonów. Dziękuję. 3200. Dalej nie patrzę. PZP 400 nie patrzę.
Audi A3 stara. Cena będzie 100% kosmos. Proszę bardzo, jak ktoś nie wierzy, że A3 może kosztować ponad 20 tysięcy, to tu mam najlepszy przykład. 5290. Masakra. W porównaniu. Mamy tam Zafira 2, 12 rok, 1.4 turbo za 7,5. A tu mamy 2.3 rok, Audi 5200. Wszystko jest możliwe, wszystko. Kiedy? Dobra, no to mamy pół godziny i musimy poczekać na sprzedającego. Na 9 jesteśmy umówieni z nim. To za chwilę. Meriva, nie Zafira. Oj Boże, Boże, właśnie tak myślałem. No to się nam cieszyło, że znaleźliśmy autko dla klienta. Daihatsu. To naprawdę. Naprawdę super. Ja do tego auta nie mam nic. Kompletnie. Środek jak nowy. Środek jak nowy. Jakbyś takie Okadi w takim stanie znalazł? W takim? No. A chyba nie ma Kadiego. No, mi się wydawało, że będzie się. Jak będzie garażowane, to no, nie przesadzę, że w takim, że w środku będzie tak nie, i tak. To w środku to nie. Kadi to jest robocie. To jakby znalazł Kadi w takim stanie, w środku na zewnątrz, to tak byś to lotka wygrał. Nie wiem, czy w Niemczech jest gdzieś taki. A może jakiś wariat ma, ale to by nie do sprzedania. Przyjechaliśmy do Drezna oglądać drugie Daihatsu Core 2009 rok. Tamtego klient dokupił. Jego wybór. Tamto auto było idealne. To też nie jest złe, ale już nie ma wersji sport, jeżeli można mówić o sporcie w tym aucie. Spoilera, środek jest brzydszy. To auto ma mniej przejechane, bo ma 80 tysięcy. Cena jest wyższa. Nie mam weny, bo jestem zmęczony, ale trafiliśmy dzisiaj rano dla klienta taką Skodę Super B 2015 rok. Silnik no 1.6 diesel. No nie jest może mocarzem, ale
ale cena na pewno bardzo dobra. Ceny nie mogę powiedzieć, bo auto zostało kupione z przeznaczeniem na dalszą odsprzedaż. Możecie sobie zobaczyć, że auto jest w całości dość dobrze wyposażone. I ksenony, nawigacja bezwypadkowa na pewno. Tam moi klienci dobijają targu, ale już są zdecydowani na pewno. Parktronik z przodu też jest. Parktronik z przodu też jest. Das musst du weisen. Die wollen Kaffee. Nawigacja ma tak samo. Książka serwisowa. Wszystko jest. Wszystko jest. Pony bardzo dobrze. Machst du ihm auf Glück 100 Euro runter auf Glück? Ob er kauft erste Auto. 100 Euro. Kannst du machen, okay. Bitte. 8400 Euro. Okay. So. Chodź. Czekaj. Dobra, idziemy już pisać umowę. Ja pokażę jeszcze tu, jakie są autka. Seat Leon 2014 rok. Tak, zakładamy tablicę. Odwrotnie. Nie będą te ramki. Nie będą, bo są, ja muszę ramki od niego wziąć inne, wiesz? Takie ma tu auta. W tym komisie. Tu została Skoda zakupiona. Ja zaraz wezmę gościa i przepytam go z cenami, żebyście wiedzieli ceny tych aut, tylko że nawet nie ma czasu za bardzo, bo co chwilę ktoś podchodzi, pyta, ogląda. Tak to tu wygląda, no. Ruch jest dość duży. Ogólnie co tu mamy? Dwie Skody zostały. No trzy, bo tam jedna. Octavia. Nie wejdą te tablice w ramki zaraz załatwię. Naprawdę nie wejdą. Nie wejdą. Już podchodzi do mnie. Okej, ich frage die was für Baujahr und Preis. Also Mercedes, was für Baujahr ist? 2008 Mercedes rocznik und kostet wie viel? 6,9. Kosztuje 6900. Następnie BMW. 12,5 kosztuje. Baujahr? 13. Motor? 2-litrowy motor, diesel, ja? Ja. 2-litrowy diesel, 13 rok, cena za nią 12,5, ja? Ja. 12,5. Skoda Octavia 2013 oder 14? 2014 rok, 1,6 diesel, kostet? 7,800. Volvo 2012 rok, Volvo 2-litrowy diesel, kosztuje 7900. A Skody w tej samej cenie wszystkie. Te Octavia oczywiście, nie? Tu jest jeszcze czarny.